Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność powitać wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jak to w Sokolu zawsze bywało. Proszę Państwa, a witam wszystkich na uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia otwarcia Świetlicy Wiejskiej. Świetlicy Wiejskiej, które miało zadanie integrować kulturę polską i ukraińską. Ta świetlica, proszę Państwa, była bardzo celną decyzją samorządu, ówczesnego samorządu, który właśnie wtedy działał i podejmował decyzje. Świetlica, proszę Państwa, jest wykorzystywana naprawdę w pełni. Służy ona nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla mieszkańców naszej gminy, a także wynajmowana jest przez różnych gości z miejscowości okolicznych, czyli miejscowości sąsiedzkich. Witam, proszę Państwa, bardzo serdecznie zaproszonych gości. Witam burmistrza miasta i gminy, pana Piotra Zabrockiego. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela Rady Seniorów gminy Czarne, pana Edwarda Zawieruchę. Witam bardzo serdecznie mieszkańców Sokola, witam, gorące brawa dla nich. Dla mieszkańców bardzo gościnnych, a to się za chwilę okaże. Witam bardzo serdecznie mieszkańców naszej gminy z innych miejscowości, również brawa dla nich. Witam oczywiście zespoły, które będą dzisiaj umilały naszą uroczystość. Witam zespół Serenada. Witam zespół Zadry, które również są dla nas znane z zaprzyjaźnionej Rzeczenicy. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, których nie wymieniłam, a serdecznie witamy i mamy nadzieję, że będziemy się wspólnie, świetnie bawić. Proszę Państwa, z okazji dzisiejszej uroczystości przygotowaliśmy dla Państwa program artystyczny. Tak jak wspomniałam, zaśpiewają dla nas dwa zespoły, zespół Serenada i zespół Zadry, ale to jeszcze nie wszystko, bo również pokażemy Państwu rewię dziecięcą. To będzie koncert zespołu tańca estradowego Darling z Pińska. Przyjadą do nas aż z Pińska. Ale to o godzinie 18, a do tej pory, proszę Państwa, będziemy się wspólnie bawić przy piosenkach polskich, przy piosenkach ukraińskich i oczywiście gospodarze zapraszają na poczęstunek, który znajduje się pod wiatą po mojej prawej stronie. Czy wszyscy widzą? Tak, gospodarze zapraszają serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejsza uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Rady Sołeckiej i Sołtysa Sokola, Koła Gospodyń Wiejskich, które działa w Sokolu, Czarneńskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Inspiracja. Kto się przyczynił do przygotowania i przeprowadzenia dzisiejszej imprezy, to powiem troszeczkę później, będę dzisiaj trochę opowiadać, ale żeby teraz Państwa nie zanudzać, zapraszamy na pierwszy blok artystyczny. Zespół Serenada się przygotowuje, ale za chwileczkę wystąpią. I oczywiście na scenę zapraszam gospodynię Sokola, panią Dorotę Gawrońską, która występuje dzisiaj w kilku rolach. W roli sołtysa, w roli radnej, w roli przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich, w roli członkini Stowarzyszenia Inspiracja i pracownika Czarneńskiego Centrum Kultury. I taka niepozorna kobieta tyle jarzma musi nosić na plecach, ale myślę, że robi to z ogromną przyjemnością i efektem, którego Państwo doświadczacie. Zapraszam. Dzień dobry, ja witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo lubię to robić, jak wiecie i mnie znacie, to naprawdę robię to z wielką przyjemnością. Drodzy Państwo, ja pamiętam 10 lat temu, dokładnie 14 lipca, a dokładnie tą datę pamiętam, bo to moje urodziny, się pochwalę, że bardzo dużo pracy nas to kosztowało, nas, mieszkańców, otwarcie tego centrum.
Do końca, praktycznie dwa dni przed, przestał padać deszcz. Tak ciągle lało, lało, ale dwa dni przed się rozpogodziło, było piękne słońce. Ja myślę, że dzisiaj będzie to samo, że za chwileczkę te chmury się rozgonią i będziemy mogli się wygrzewać jeszcze na słoneczku. Naprawdę ta świetlica stanęła jako pierwsza w naszej gminie. Bardzo nam jest przydatna. Co prawda chcieliśmy ją troszeczkę rozbudować, ale to może w późniejszym terminie się uda. I drodzy Państwo, myślę, że nasza wieś dzięki temu żyje, dzięki temu tutaj odbywają się różne imprezy, spotykamy się, bawimy się wspólnie razem i wspólnie razem działamy. Ja Wam teraz już dziękuję za ten ogrom pracy przez te 10 lat, a już wcześniej, nie powiem jeszcze dużo wcześniej, ale przez te 10 lat dla mnie, dla całej wsi, dla wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają i przybywają, że my możemy reprezentować naszą gminę godnie, bo zawsze w konkursie Piękna Wieś dostajemy pierwsze miejsce. I myślę, że teraz kolejny konkurs i będziemy się starać tak samo, tak, dokładnie. I będziemy mogli też ten konkurs zwyciężyć, ale chociaż może nie pierwsze miejsce, ale może na podium nam się uda, bo to jest naprawdę ważne, bo mieszkańcy się starają i tego chcą, bo to widać. Każdy dba o swoją posesję, każdy wszystkiego dobrze dopilnuje, żeby nasza wieś nabierała takiego wyglądu pięknego i ładnie wszystkich przyjmować, żeby wszyscy nas tutaj troszkę pochwalili. Ja naprawdę bardzo Państwu dziękuję za tą pracę, za te przygotowania, cały tydzień, warsztaty kulinarne. Dlatego, drodzy Państwo, tak jak wcześniej tutaj pani dyrektor powiedziała, pod tą wiatką, która też jest już, dziewczyny są przygotowane, są produkty, trzeba spróbować, bo to są naprawdę wytwory warsztatów kulinarnych. Różne trzeba ocenić, spróbować, różne smaki, różne dania i ciepłe, i zimne. Więc, drodzy Państwo, zachęcam, zapraszam. Korzystajcie i bawcie się, nie jak ksiądz powiedział, do białego rana, bo to by było troszkę za dużo, ale myślę, że do późnego wieczora możemy się bawić. Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie, że jesteście Państwo z nami. Właśnie dla takich chwil warto coś organizować.
prosimy o wyrozumiałość, bo popróbowaliśmy jedną piosenkę, ale to jest taka troszeczkę na początek, może Państwo nam pomogą. Huculka Ksenia. Bardzo wielki strach.
zmił, tyle, że spryś pomógł.